ogruchotane kości składałem. Chcesz takie życie prowadzić? Gada pan jak ten dziadek z łóżka obok. No, może mamy rację, a wiesz, to jest w ogóle legenda boksu. Mógłbyś się od niego wiele nauczyć, gdybyś chciał oczywiście. Pielęgniarka cię do sali zawiezie. Przecież sam trafię, mogę iść. Chcę, żeby ktoś cię miał na oku. Pacjent jest załamany. Nie chciał być chuliganem, ale liczył, że dzięki przynależności do gangu nie będzie sam. Teraz martwi się długiem, którego zwrotu żąda szef gangu. Skarbie, pozwól nam, musimy coś pilnie obgadać z nim. Proszę pana, pacjent musi teraz przede wszystkim odpoczywać. Proszę pani, mogę do toalety, jeśli to nie kłopot? Widziałeś go, jaki grzeczny. W szkole bo tak samo, nawet mordę nikt nikomu nie ma dać. No to się składa. To mam nadzieję, że tak samo oddasz mi też kasę, co? Proszę pana, wydaje mi się, że panowie już powinni iść, chyba że mam wezwać ochronę. Jesteśmy blisko, pamiętaj. Czy oni ci grożą? Nie, jest okej. Okay. Mogę do tej toalety? Tak, tak, jedziemy już. Skąd ja wezmę hajs, żeby im oddać? No kompletnie nie wiem, co robić. Nie wiem, muszę chyba stąd wiać i daję, będę próbował jakoś to odkręcać. Osiemnastolatek postanawia uciec ze szpitala. Tymczasem leżący z nim na sali emerytowany bokser domyśla się, co planuje chłopak i chce mu pomóc. Zwariowałeś? Dobrze, że jesteś uparty, ale nie w ten sposób. Żadnej własnych dzieci pan nie ma. Mam, ale już odchowane i wyszły na ludzi. Nie mogę patrzeć, co robić z sobą. Nudzi się panu, co? Chcesz osiągnąć sukces, to dla niego zapracuj. Panu łatwo mówić o sukcesie, bo sam pan go osiągnął. A myślisz, że to samo przyszło? Chcesz do czegoś dojść? Chcesz zostać mechanikiem? To idź za tym, dąż do tego, a nie chodź na skróty, widzisz, do czego doprowadzi. Dosyć już mam pana tych mądrości. Starszy mnie jest niedobrze. Pomocy! Co się dzieje? Hej. Chłopie. Hej, słyszysz mnie? Daj wózek szybciutko. Nie mdlej mi tutaj. Miałem nosa. Czułem, że może się coś stać temu chłopakowi. Widziałem wielu podobnych do niego. Sam kiedyś taki byłem. Kto wie, gdzie ja bym był dzisiaj, gdyby nie boks. Spróbuję mu pomóc. Może się uda. To miałeś dużo... Dzięki pomocy lekarza nastolatek szybko odzyskał przytomność i doszedł do siebie. Chłopak wciąż denerwuje się tym, że koledzy z gangu wrócą i zażądają pieniędzy. Zacznij myśleć odpowiedzialnie o swoim życiu, dobrze? Będziesz chciał do toalety, poproś pielęgniarkę. Da ci kaczkę. Ale masz minę. Nieźle cię nastraszył pan doktor, ale należało ci się, bo z tobą po dobroci to nie idzie. A pan znowu swoje. Nigdy pan nie odpuszcza? No, wygląda na to, że obydwa jesteśmy uparci. Ale ja dzięki uporowi wygrałem niejedną walkę. Ale trzeba umieć tym kierować. W ogóle to czemu pan tu leży? A, to się nazywa metryka urodzenia, ta choroba. Nadciśnienie. Zawróciło mi się w głowie, przewróciłem się, ale już dali lekarstwo, już jest dobrze. Tylko kazali zostać na obserwacji. Nie wiem, może jakąś wodę panu podać? Nie. Ty już lepiej się nie ruszaj, już raz piknąłeś, wystarczy kłopotów. Kłopoty to i tak już mam. A, mówisz o tych bandziorach. To przed nimi uciekałeś ze szpitala. Czemu ty się w ogóle z nimi zadajesz? Rodzice uznali, że mam sobie jakoś radzić. To sobie radzę. A, i uznałeś, że chuliganerka to jest najlepszy sposób? Sądziłem, że tak, a teraz mam tylko problem z tym długiem. W ogóle przecież nie mam z czego oddać. Chłopie, ty jesteś fajny chłopak. Czy ty chcesz żyć z kradzieży? Przecież nie będę tego robił zawsze. Zarobię, oddam i pójdę swoją drogą. Niełatwo się wywinąć, jak się wciągniesz w to. A co będzie, jak przyjdzie na ostro? Jak ci każą kogoś pobić albo haracz ściągać? To nie jest robota w białych rękawiczkach. Sam już nie wiem.